Pan profesor Antoni Szumny jest magistrem biotechnologii, doktorem chemii, profesorem w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Od 2013 roku pełni funkcję kierownika Katedry Chemii. Jest także autorem 175 publikacji i doniesień, 25 patentów i 2 zgłoszeń patentowych. Obszarem zainteresowań badawczych jest określenie wpływu metod suszenia na jakość ziół, analizy związków lotnych surowców roślinnych, farmaceutycznych, jak również odpadowych. Zapraszam. Jest mi niezwykle miło, że będę miał tutaj możliwość zaprezentowania Państwu takich moich przemyśleń dotyczących ziołolecznictwa ziół, a może bardziej jakości ziół, którymi Państwo posługujecie się na co dzień. I moim celem tych 45 minut nie będzie przedstawianie jakiejś takiej niezwykle wielkiej taktografii. Mamy niestety takie, ale mamy takie czasy, że Państwo wyciągacie smartfona z kieszeni, jesteście w stanie wygooglać tak naprawdę wiedzę dużo obszerniejszą od najlepszego profesora, którego tutaj sprowadzicie. I to jest fakt. Dzisiaj najlepszy szachista przegrywa z najprostszym programem do gry w szachy, najlepszy botanik przegrywa z aplikacją do identyfikacji roślin. Z medycyną myślę, że jest podobnie, z czego sobie nie zdajemy sprawę, więc to, na czym mi tutaj będzie zależało, to nie będzie przedstawienie jakiejś faktografii, tylko wrzucenie jak największej ilości takich małych kijów w mrowisko, żebyście może tak z pewną refleksją popatrzyli na tematy ziół. Tak? Już mówię, mam 45 minut i tak naprawdę porządny kurs farmakognozji to jest na studiach, znaczy na Wydziale Farmacji to jest cały rok 4 godziny w tygodniu i to jest i tak mało. Jeżeli wzięlibyśmy temat pod tytułem farmakognozję, to są podręczniki takiej grubości i wiadomo, że przez 45 minut ja mogę tylko zasygnalizować pewne rzeczy. Tak, ale będę mówił o jakości, ale bardziej w kontekście nie takich poszczególnych przypadków, tylko ogólnie. Znaczy, co wpływa, dlaczego ta jakość wygląda tak, jak wygląda. To też nie ukrywam, że tutaj jest siedzący profesorem Adamem Fiedler z naszej uczelni, profesor Wińską i Mączką na co dzień wykonujemy badania, które nie są związane z farmakognozją, tylko bardziej może z taką jakością. Prawda? Ze względu na specyfikę naszego wydziału, to poruszamy się w obrębie jakości surowca spożywczego postaram się Państwu teraz przedstawić. Temat dzisiejszej prelekcji, w ogóle dzisiejszej konferencji to jest medycyna świętej Hildegardy, w której nie ma chorób nieuleczalnych. Wydaje mi się, że większa część wykładów oparta jest na szeroko rozumianych produktach spożywczych, ale też i ziołach. Ja bym się dzisiaj skupił na właśnie w obszarze tak zwanej jakości. Co to znaczy w ogóle jakość ziół, jak wygląda jej określenie i jakie są takie gigantyczne problemy, o których sobie nie zdajemy sprawy. Teraz tak, gdybyśmy sobie spróbowali określić stopień złożoności problemu, no to tutaj nam, takim chemikom, którzy siedzą w laboratoriach, można powiedzieć, przerażający jest ogrom wiedzy, którą my musimy określić. Mamy około, w zależności od źródła danych, około 400 tysięcy roślin. Niektóre dane podają liczbę 800 tysięcy, zależy tutaj od rozróżnienia gatunku czy kultywaru i pewnych powtarzających się chemotypów. Natomiast mamy około 200 tysięcy znajdujących się tam związków. Czyli słuchajcie, jest to przeogromna ilość. My mówiąc o roślinie, nigdy nie powinniśmy traktować jako jedna roślina, jeden składnik aktywny. Najczęściej jest tak, że w zależności od tego, jaką siły i moc mają nasze aparaty, jesteśmy w stanie określić z dużą precyzją kilkadziesiąt, kilkanaście, czasami kilkaset
takich substancji bioaktywnych, które wpływają na nasz organizm, prawda? Czyli tutaj ja bym powiedział od razu o ogromie problemów, które wchodzą w kontekście standaryzacji, dlatego że przypomnijmy sobie takie dwa pojęcia jak farmakognozja i farmakologia, prawda? Farmakognozja jest nauką o substancjach pochodzenia roślinnego, prawda? Farmakologia jest to nauka o takim wystandaryzowanym leku. I teraz jeżeli ktokolwiek miał do czynienia z taką praktyką farmaceutyczną, to wie, że odchyłka o 1% substancji aktywnej to jest od razu panika, wycofanie partii leku i dramat wielki, prawda? Natomiast mówiąc o farmakognozji, czyli tym szeroko rozumianym ziołolecznictwie, standaryzacja jest, ona oczywiście istnieje w farmakopeach i pewnie większość z Państwa, którzy tutaj są, no, strony doktora Różeńskiego, mówię tutaj o Łuskiewniku, jest bardzo dobrze znana i te opisy farmakopealne, szczególnie tych starych farmakopei, są dla poszczególnych surowców roślinnych doskonale znane. Natomiast jak za chwilę pokażę, że standaryzacja rośliny jest w ogóle, no, czymś niemalże, nie chcę powiedzieć, że niemożliwym, ale niezwykle trudnym i niezwykle takim wręcz nieuchwytnym. Przypomnijmy sobie etymologię słowa logos i gnoza, tak? No, gnoza to jest coś takiego niedookreślonego. Logos to jest ta nauka taka ścisła, prawda, gdzie mamy pewien określony byt, prawda? Więc za chwilę tutaj wejdziemy w taką krainę bardziej właśnie wręcz gnostyczną, można byłoby tak powiedzieć, prawda? Ja tutaj pokazałem bazę danych, z których my na co dzień korzystamy i ten ogrom jest tutaj, jak widać strasznie duży. Co do roślin, którymi my się na co dzień posługujemy, to jest prawie 20, około 17 tysięcy roślin, które mają takie znaczenie w medycynie. Tutaj mamy poszczególne grupy zastosowań, ale słuchajcie, 17 tysięcy gatunków, u których stwierdzono jakieś określone aktywności. No to musicie przyznać, że ogrom jest niezwykle duży. Ja pozwolę sobie już tutaj pewne szczegóły ominąć. I tutaj zawsze ja powtarzam, bo troszeczkę będziemy chcieli poruszać się na czymś takim, jakby to medycy chcieli ładnie usłyszeć, cytuję, medycyna oparta na faktach, prawda? To jest to, co każdy powtarza. Natomiast ja tak znowuż wkładając kij w mrowisko, w kontekście badań ziół na określone modele choroby, zawsze jest tak, że my chcemy usłyszeć to, co chcemy usłyszeć. Że tak powiem, tam, gdzie przyłożymy ucho, tam otrzymamy pewien wynik. I nie jest to jakiś taki cynizm z mojej strony, ale niestety my jesteśmy tutaj, mówiąc już o arkanach kuchni, chociaż przysłowie mówi, że o tym, co się dzieje w tym rzeźni, to powinien widzieć tylko rzeźnik, a nie klient, ale niestety świat nauki jest oparty teraz na, to jest świat korporacji oparty na liczbie publikacji, więc im więcej publikacji, tym lepiej, tym więcej punktów, tym, no, w cudzysłowie wyrabiamy normy. I to wyrabianie norm niestety widać na w dużej ilości doniesień, które potem są cytowane również w kontekście zioło, choroba i potencjalne leczenie. I tak upraszczając, dajcie mi dowolne zioło, a znajdę taki model, że udowodnię dowolną aktywność niemalże. Czyli za chwilę będę pokazywał to, że nawet wchodząc w te takie naukowe źródła, my musimy mieć dosyć taki duży dystans, bo nie ma czegoś takiego jak zioło. Jest zawsze zioło w kontekście tego, jaki ekstrakt, jaka część, w jakiej dawce, w jakim czasie i tak dalej, na jaki obiekt, prawda? Więc to się nam, o tym sobie nie zdajemy sprawy, ale jest to istotna rzecz. Teraz tak, jak zostałem zaproszony na tę konferencję już chyba miesiąc temu przez panią organizator, tak troszeczkę, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tematem będzie święta Hildegarda z Binden. Natomiast tak, taki mały zbieg okoliczności, kurczę, 17 września, za chwilę będę musiał iść, bo akurat mój syn właśnie 17 września ma urodziny, więc takie mała klamra, właśnie mu powiedziałem, że jest urodzony w dniu śmierci świętej Hildegardy, chociaż urodzona była dzień wcześniej, czyli 16, prawda, więc widzimy,
takie fajne podobieństwo. I dzisiaj wyczytałem, że święta Hildegarda jest patronką, jak się okazuje, moją również z profesji, czyli... Nie, jest patronką naukowców. Właśnie, więc to jest takie, no, taka dosyć ciekawa klamra. I ja próbowałem w ogóle dojść do tego, co my wiemy o świętej Hildegardzie w kontekście takich, powiedzmy, rzeczywistych, recenzowanych prac. I słuchajcie, okazuje się, że tych prac się naprawdę dosyć pojawia sporo w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Mówię o takich rzetelnych, recenzowanych, publikowanych prasach, które zostały zrecenzowane, które zostały krytycznie przede wszystkim zrecenzowane, to takich publikacji jest naprawdę dosyć sporo. Nie wiem, czy tutaj pani spotkała się na przykład z ostatnich lat a propos terapii schorzeń skórnych w kontekście dzieł świętej Hildegardy, prawda? Tak przytoczyłem tutaj tą publikację, żeby pokazać, że warto sobie tutaj sięgnąć i tutaj mogę powiedzieć, że dosyć ciekawą rzeczą jest pierwsza z brzegu terapia, na przykład róży, tak? Gdzie tutaj święta Hildegarda pokazuje, że warto jest stosować zmiażdżone muchy w kręgach wokół tam zmiany lub ślimaki z nektarem lilii, prawda? Jak dzisiaj widzimy o ślimakach, prawda? Z nektarem lilii, to pewnie każdy z was powiedziałby, no ale przecież mamy mnóstwo kremów, gdzie właśnie ten śluz ze ślimaka jest właśnie stosowany, prawda? Czyli zobaczcie, to było prawie 1000 lat temu, prawda? A tutaj mamy jakąś zupełnie taką ciekawą intuicją. Pokazywała coś, co jeszcze wtedy nie wiedziano, jak działa, ale działało. Także to jest jeden właśnie z takich przykładów dosyć ciekawych. Mnie zawsze fascynuje fakt, skąd ludzie 1000 lat temu, nie mając żadnych narzędzi takich analitycznych, narzędzi badawczych, można powiedzieć, że te narzędzia poznawcze były jakoś takie bardziej dostępne, ale mimo wszystko skąd 1000 lat temu ta wiedza była tak, można powiedzieć, tak doskonała w stosunku do tego, co dzisiaj jest. Ja zawsze powtarzam też na wykładach, że mamy w ogóle tak, powiedzmy, w świecie nauki jest taka gazeta, która nazywa się w oryginale Journal of Ethnopharmacology, czyli tak gazeta etnofarmakologii. To jest taka bardzo poważna gazetka, gdzie my dzisiaj odkrywamy na nowo, powtarzając pewnego rodzaju doświadczenia, które gdzieś zostały wygrzebane właśnie z arkanów historii, że faktycznie to, co 1000 lat temu było zaproponowane w terapii, dzisiaj no, potwierdza się lub nie. Także ta etnofarmakologia jest bardzo poważną nauką i można powiedzieć, że jest nie do ominięcia. I znowuż tutaj nawiązując do doktora Różańskiego, chyba w literaturze polskiej nie ma lepszego odniesienia do takich źródeł właśnie jak nasz Łuskiewnik, dobrze znany. Tak, ja tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie moje podejście do tematyki ziołowej, bo jakby wywodzę się z takiej chemii czystej i stosowanej niemalże, natomiast poprzez różne takie tematy zahaczające o zioła, to człowiek wszedł w tą tematykę. Nie wiem, czy znacie państwo to dzieło pana Mariana Janusza Kawałko. Ono jest, pan Mariusz Janusz był co prawda absolwentem SGGW, ale też był takim poetą, pisarzem, takim bardziej humanistycznym, jakbyśmy to powiedzieli. Natomiast to no, historie ziołowe, jest to z 86 roku chyba pierwsze i ostatnie wydanie, ale to jest, polecam tą książkę do nawet przejrzenia. To jeszcze widać było, że była pisana w czasach, kiedy człowiek nie miał wszystkiego w kieszeni, nie googlał, tylko musiał dojść do źródeł. I tak nawet w kontekście Hildegardy, no to chyba nie ma dla mnie lepszej pozycji, która pokazuje taką etymologię, ale też taką historię takich podstawowych surowców roślinnych. Także mogę powiedzieć, że te dwie strony to jest coś, co mnie zainspirowało nieprawdopodobnie i coś, co jest takie bardzo istotne. Natomiast
Wracamy do tych ziół i do tej farmakognozji versus farmakologii, słuchajcie. No, znowuż powtarzam, że widzimy to, co chcemy zobaczyć. Mówiąc o ziele, my próbujemy je jakoś wystandaryzować. Niestety wpadamy w pułapkę taką, że jeżeli ktoś potrafi robić analizę na przykład HPLC, to standaryzuje na polifenole, jeżeli ktoś robi to na terpeny, to na terpeny i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że myślę, że za kilkaset lat dopiero doczekamy się takiej rzetelnej, faktycznej standaryzacji w kontekście tego, co jest w roślinie i co faktycznie wpływa na nasz organizm, bo farmakopeo oczywiście określało te substancje w cudzysłowie czynne i aktywne, ale jak przypomnimy sobie właśnie historię, że to nie jest jeden czy dwa związki, ale kilkaset, ta synergia między składnikami jest dzisiaj tak skomplikowanym zagadnieniem, że można powiedzieć, dużo bardziej wartościowe są XVI-wieczne farmakopee pod kątem określenia aktywności niż dzisiejsze próby takiej standaryzacji ziół na rzeczy, których do końca nie znamy. I znowuż ogrom i problem zagadnień. Słuchajcie, dałem wam print screen z bazy Google Scholar. Słuchajcie, w samym 2021 my jesteśmy, no, można powiedzieć, zalewani nieprawdopodobną ilością informacji. Słuchajcie, ile tu mamy? Prawie 20 tysięcy prac dotyczących zagadnień, gdzie występuje słowa polifenol. Czyli zobaczcie, już mamy problem, prawda? Bo kiedy cofamy się w czasie, to można powiedzieć, że kilka lat do tyłu mieliśmy, no, proszę, kilka wieków do tyłu mieliśmy krajowe farmakopeę z dosyć sensownie zebranymi informacjami. Teraz mamy naprawdę wielki zalew informacji, które ciężko jest odgrzebać. Ja może będę tutaj już, nie będę pokazywał szczegółów, natomiast znowuż logos versus gnoza, słuchajcie. No, współpracując z firmami takimi farmaceutyczno-zielarskimi, bardzo często słyszę takie ich narzekania, że no pacjenci, mieliśmy jakiś produkt, ale on został wycofany, tutaj na przykład mówię, nie, powiedzmy na migrenę złoci, prawda? Jedna z firm, z którą współpracuję, mówiła, no bardzo fajna rzecz, to bardzo ciekawie działało, pacjenci byli zadowoleni, ale musieliśmy wycofać tego z produkcji, tego nikt nie brał, dlatego że pacjent oczekiwał, łyknę i od razu będzie za godzinę albo najpóźniej za dwa dni efekt. Prawda? No bo to jest takie, można powiedzieć, dzisiejsze oczekiwanie, że bierzemy substancję aktywną, suplement, zioło, tym bardziej i już za chwilę mam efekt. Ja też chciałbym, żebyśmy tak refleksyjnie spojrzeli na to i no, nie wiem, dla osoby, która waży około 80 kg, już tak uprośćmy, prawda? Dałem wersję taką bardzo optymistyczną, na przykład mamy jakiś suplement diety zawierający 100 mg flawonoidów, prawda? Ale to jest, nawet jak weźmiemy taką historię, to te realne stężenia są, powiedziałbym, niezwykle niewielkie. A jeżeli teraz zapytałbym się tak, dobra, pijemy herbatkę z rumiankiem, ta saszetka z rumiankiem standardowo jaką ma masę? Ma, powiedzmy, kilka gramów, nie? Niech będzie 2 gramy, prawda? Więc teraz jeżeli mamy w najlepszym wypadku 1% zawartości substancji aktywnych, to ile tam jest miligramów w środku? Tam są naprawdę pojedyncze lub dziesiątki miligramów w najlepszym wypadku. No i teraz tak, jeżeli my oczekujemy od paracetamolu, którego bierzemy set miligramach, prawda? Set miligramów, czasami nawet podgramowe ilości mamy, prawda? Jeżeli mamy leki, gdzie ich rzeczywista zawartość to są co najmniej setki miligramów, rzadziej dziesiątki. I tutaj porównamy sobie z naszym naparem z zioła, którego stosujemy, no tyle ile stosujemy, czyli powiedzmy 2 gramy z 1% zawartością. A uwaga, 1% zawartości to czasami jest i tak bardzo zawyżona ilość. Więc my nigdy w życiu nie otrzymamy takiego efektu tu i teraz, prawda? Więc tutaj podstawowy problem w tym wszystkim jest to, że oczekujemy,
oczekujemy cudów, czyli od ekstraktu, którego wypijemy, naparu, aktywności takie jak dla czystej substancji chemicznej. I tutaj pomijając, że nie jest to takie, nie jest to taka aktywność idealnie w enzym jak dla substancji chemicznej, tak problemem jest tutaj przede wszystkim ilość, prawda? Więc warto tutaj sobie te rzeczy zapamiętać, prawda? I znowu, że tutaj na kolejnym slajdzie pokazuję, że już nie wchodząc w szczegóły, ale dajcie mi badanie, to jestem w stanie zmanipulować w jeden lub drugi sposób. Tutaj na tym slajdzie mamy pokazane, gdzie dosyć tak sprzecznie mamy pokazane aktywności, na przykład polifenoli na nasz organizm. Swoją drogą te polifenole są tak popularne, dlatego że my je dosyć łatwo potrafimy oznaczać, więc jak łatwo je oznaczymy, to czy one są ważne, czy nie są ważne. Zobaczcie w ilu monografiach tak naprawdę, no nie wiadomo co tam jest, w ilu monografiach ziół. Oczywiście standaryzuje się na jakąś tam kwercetynę, kemferol czy cokolwiek innego, gdzie my wiemy, że no, tak naprawdę to są tak wszechobecne substancje aktywne, że ich aktywność jest tak naprawdę niewielka. Niewielka i nie przeważająca. Tutaj podawałem przykład, znowuż print screen z aktywności przeciwbakteryjnej, bo to jest jeszcze większa taka patologia, mianowicie przeciwbakteryjnie potrafimy przebadać i udowodnić dosłownie wszystko. Jak ten kurz z podłogi byśmy przebadali, to przy odpowiednim stężeniu bezrefleksyjnie jesteśmy w stanie to określić. Tutaj taka ciekawostka, bo wszyscy teraz są zainteresowani tymi rzeczami przeciwwirusowymi i substancjami, które oddziałują na nasz układ oddechowy, prawda? Znalazłem taką przeglądówkę, gdzie udowodniono dosłownie dosyć takie ciekawe rzeczy. Od buraka, co jeszcze zrozumiemy, poprzez jabłka, kapustę, marchewkę i tak dalej, prawda? Mamy tutaj udowodnione właśnie oddziaływanie chroniące przeciw chorobom górnych dróg oddechowych, prawda? Tutaj widzimy, tak naprawdę udowodniamy to, co chcemy. Dobra, ale teraz wchodząc w niuanse naszych ziół, czyli pierwszy morał, który chcę, żebyście Państwo sobie tak zapamiętali, to jest naprawdę ilość ma znaczenie. Prawda? I to, że sobie weźmiemy łyżkę ziół, zalejemy wrzącą wodą. Prawda? My też wiemy, że przecież gorąca woda nie rozpuszcza idealnie substancji aktywnych, więc nie oczekujmy po tym natychmiastowego efektu, bo to po prostu jest fizycznie niemożliwe. Ta kwestia czasu jest niezwykle ważna. Ja bym chciał tutaj pokazać Państwu teraz parę... Czasu nie mamy zbyt dużo, ale zajmuję się na co dzień w swojej pracy, czy specjalizuję się olejkami eterycznymi i można powiedzieć, że tak paradoksalnie najbliżej nam dzisiaj jest do określenia jakości. Oczywiście maszyna pokaże nam doskonale skład, powie co jest w środku, ale ten nasz nos, czy ta nasza sensoryka jest niekiedy ważniejsza od tego, co powie aparat. Słuchajcie, tak pokazując, jak bardzo ważny jest szczegół dla ziół, dla produktów spożywczych. Tutaj pokazałem akurat taki przykład dosyć spektakularny mandarynki, dlatego że no, jest on dosyć ciekawy. To akurat wziąłem, jak to się ładnie mówi, na tapet olejek z mandarynki. Swoją drogą niektóre z olejków eterycznych, które stosujemy, to ta wina dystrybutorów, prawda, no bo też nie są w stanie sprawdzić jakości, mają dodawane rozpuszczalniki. Po co? No wiadomo, jak mamy beczkę olejku, to jak dodamy rozpuszczalnik, mamy dwie beczki produktu, które sprzedamy, prawda, więc to jest, można powiedzieć, zupełnie naturalne. Nawet mam takie wykłady o zafałszowaniach olejków eterycznych, ale slajd polega na tym, że cała istota tego slajdu polega na tym, że zobaczmy, jak bardzo szczegół ma znaczenie. Tak może w skrócie, bo pewnie dla Państwa to są jakieś takie dziwne czerwone linie na białym tle, prawda? W skrócie mamy taką informację, że nasz zapach mandarynki składa się z poszczególnych komponentów. Generalnie wysokość linii mówi nam o czym? O ilości, tak? Czyli mamy ilość komponentów, prawda? Gdzie jednego jest więcej, na przykład tego, a drugiego jest mniej, na przykład tego, tak?
No i teraz zobaczcie, szczegół ma znaczenie. Najwyższy sygnał tutaj, który aparat nam pokazał, jest to limonen. Limonen, jak sama nazwa wskazuje, co większość Państwo wiecie, jest składnikiem olejku czy aromatycznym jakiego produktu? Limonen, czyli pomarańcze akurat. W cytrynie tam mam, wiem, że nazwa może mylić, ale to jest akurat pomarańcze. Nie, nikt o zdrowych tutaj niedotkniętych COVID-em nozdrzach nie powie, że nie jest w stanie odróżnić pomarańcze od mandarynki, prawda? No każdy z was weźmie, odróżni zapach pomarańczy i zapach mandarynki. No nie ma takiej osoby, która powie, że to przecież jest to samo. No to dobra, skoro mamy zapach jako głównego komponenta tego, co jest w pomarańczy, prawda? No to moglibyśmy, no jak to? Maszyna pokazała, że mandarynka powinna pachnieć pomarańczą. No bo przecież tego jest najwięcej. Ale teraz uwaga, znowuż wrócę do myśli. Szczegół ma znaczenie. Zobaczmy sobie w okolicy 20 minuty. Ja wiem, że Państwo w ogóle tego nie widzicie, bo po pierwsze ci z dala to już w ogóle nic nie widzą tutaj na tym, bo jest daleko, ale nawet ci z przodu, którzy są, to tutaj w ogóle kompletnie nic nie widzą. Tak? Ja tutaj powiększyłem ten rejon przy 20 minucie i proszę zobaczyć, że no można powiedzieć, mimo tego, że główną komponentą aromatyczną jest limonen, w okolicy 20 minuty znajduje się jakiś taki mały taki nie wiadomo co, czyli ten nasz antranilan metylu i to on właśnie mówi o tym, że nasza ta niewielka, ta śladowa, ta wręcz niezauważalna, to wygląda jakiś błąd matrycy, błąd piksla tutaj prawie, że to właśnie ten sygnalik powoduje, ta niezwykle niewielka ilość powoduje, że nasza mandarynka pachnie mandarynką, a nie pomarańczą, prawda? Oczywiście jest to taki szczegół, który jakby praktycznie nie ma żadnego znaczenia, ale znowuż w kontekście naszych ziół mamy tak nieprawdopodobnie skomplikowane matryce, że jakby doprowadzenie do tego, że zioło to jest 1, 2, 3 główne składniki, które my oznaczamy, no to jest, słuchajcie, strasznym, strasznym wynaturzeniem. Parę takich ciekawostek, które mnie wstrząsnęły, myślę, że was tym bardziej. Mianowicie porównywaliśmy destylaty, czyli olejki eteryczne z różnych takich surowców. I nie wiem, czy zauważyliście, że olejki eteryczne mają datę przydatności. Zauważyliście, tam 2 lata najczęściej jest, prawda? I teraz ja wiem, że tutaj jest jakiś dziwny czerwony i żółty wykres, ale chciałem Państwu pokazać, że za pomocą takiej najnowszej aparatury pokazaliśmy, że to były olejki pozyskane z naszej farmacji od kolegi, który w archiwum wygrzebał jakieś przedwojenne egzemplarze. Okazało się, że ich składy po nie wiemy ilu latach, bo wiemy że tylko, że były przedwojenne i wtedy zostały wytoczone. Znaczy wydestylowane. Wiemy, że no, nie wiem, 80-90 lat to przechowywane, no wiadomo jak to, prawda, no, w szafce, w butelczynie. I zobaczcie, tak naprawdę to się niewiele różni, czyli co mamy? Tutaj mamy szałwie, tak, tuje i szałwie żeśmy tak przebadali, jak widać było podobnie. Teraz tak, dobra, mamy naszą roślinę. O tych olejkach to mógłbym parę godzin mówić, ale tutaj już nie ma za dużo czasu. Ale teraz chcę znowuż wrócić do tego, no co to znaczy jakość ziół? Co to znaczy, że tam w środku coś jest lub nie ma? I teraz znowuż pokazuję takich parę czynników, które z pozoru są w ogóle absurdalne, ale jednak mają wpływ na to, co spożywamy. Słuchajcie, pewnie też wiecie, że skład chemiczny, prawda, może zależeć od wielu rzeczy. Skład chemiczny, czyli tak naprawdę de facto aktywność. I tutaj dałem taki pierwszy punkt, jak pora zbioru, fakt czy zabobon. Pewnie wiecie, pewnie wiecie, prawda, że każde zioło ma swoją, nie dość, że porę sezon, w którym się zbiera, to jeszcze ma określoną porę dnia, gdzie jest największa zawartość substancji aktywnych, prawda? Tutaj mamy lantana camara, akurat taki przykład, to jest werb po polsku, to będzie, a już nie pamiętam, jakiś gatunek werbeny. I słuchajcie, proszę zauważyć, że jak zmienia się zawartość substancji czynnej o 7 rano i o 7 wieczorem. Czy ktoś może to jest akurat print screen z publikacji, żeby było, że faktycznie
ja sobie nie wymyślam, tylko podaję takie dane. Ile jest rano olejku? Jest 0,01%, tak? A ile wieczorem jest? No to prawie 10-krotna różnica, prawda? Można było powiedzieć, kurde, no co to za... Jaki ma wpływ pora dnia? No a jednak widzimy, że... Oczywiście, czyli jak tutaj widzimy, może jeszcze cofnę do tego slajdu, mamy prawie 10-krotną różnicę, prawda? Jest to udowodnione, widzimy, że faktycznie pora zbioru robi robotę. Ja teraz już nie będę skupiał się na tym, jakie zioła w jakim czasie powinny być zbierane, no bo to znowu, że jest kwestia wykładu, no ale mamy to dobrze udokumentowane i widzimy, że faktycznie to ma znaczenie. Dobra, kolejna rzecz, słuchajcie, którą chciałem wam pokazać. Znowuż tutaj mamy Ocimum basilicum, prawda? Mamy bazylię kultywaru, czyli odmiany Fino Verde. Słuchajcie, no to jest chyba taka dosyć też ciekawa kwestia. Zebrana o 8 rano daje ile? 12 litrów z hektara. To już tak sobie przeliczyli. Zebrana o 16 daje 10, prawda? To już jest prawie 20% różnicy, nie? Czyli tak całkiem sporo. Ale co jeszcze ciekawsze, jeżeli weźmiemy sobie skład tej bazylii i skład poszczególnych składników, okazuje się, że tutaj te różnice są jeszcze bardziej spektakularne, dlatego że na przykład mamy dla świeżych liści, prawda, zawartości tutaj 30, tutaj 40%. Innymi słowy, już wiem, że Państwo z tyłu tutaj niewiele widzą, więc ja nie będę wdawał się w szczegóły, ale innymi słowy, nie dość, że jak zerwiemy o różnej porze, mamy różną ilość, to jeszcze, no, to nie muszę Wam tłumaczyć, że olejek eteryczny jest mieszaniną kilkudziesięciu takich komponentów, to poszczególne składowe tych olejków eterycznych, poszczególne komponenty również między sobą się w czasie dnia potrafią mieszać. I co jest jeszcze ważniejsze, to jak wysuszymy roślinę, to jest, ma potem kuriozalny, znaczy ma bardzo duży wpływ na jakość takiego zioła, prawda? Tutaj zawodowo właśnie zajmujemy się suszeniem zioła i pewnie też wiecie, że no, to jak wysuszymy materiał, to taka będzie jego jakość i pewnie zauważyliście czasami, że jak idziecie do supermarketu, kupujecie, to szczególnie widać na przyprawach, prawda? Ja czasami jak przez przypadek gdzieś kupię szczególnie takie duże paczki przesuszonych przypraw typu właśnie majeranek, bazylia czy coś tam, to potem jak używamy w domu, to w zasadzie niemalże jak siano z jakimś śladowym aromatem, prawda? Jak macie jakieś takie lokalne zioła, które są normalnie wysuszone, no to jest w ogóle, to jest nie do porównania, to jest nieba a ziemia, prawda? Więc no, przede wszystkim wolno, prawda? Wolno, czyli nie na słońcu i jednak powiedzmy z takimi firmami, z którymi mam do czynienia, gdzie mają taką wręcz wzorcową suszarnię, no to wygląda w praktyce tak, że no, to też mówimy o dużych skalach, prawda? Że dają na podłogi, które są ogrzewane konwekcyjne, prawda, tam powiedzmy do 40 stopni i raz na dobę, czasami kilka razy na dobę przekładają to za przeproszeniem, albo pan z widłami, albo maszyna przerzuca, żeby ta woda zdążyła odparować, ale generalnie ten czynnik czasu niestety jest taki limitujący, prawda, że im szybciej, tym gorzej, prawda, także to jest, no ale czasami jak w cień, im dłużej, tym lepiej, czyli w cień i czekać, prawda? Przekładając oczywiście, żeby nie spleśniało, prawda? Chociaż czasami jest limit czasu, nie, że trzeba szybko wysuszyć, bo za chwilę podjedzie kolejna ciężarówka z towarem, prawda? Więc tutaj to wiadomo. Dobra. Stadium rozwoju rośliny. Słuchajcie, to są też kolejne takie bardzo spektakularne wyniki, gdzie w zależności od tego na przykład ile dni, tutaj mamy, co mamy? Mamy kolendrę, prawda? I w zależności od tego, ile dni przed czy po kwitnieniu mamy,
to skład oleju eterycznego jest jakby już kompletnie różny, prawda? To jest kolejny czynnik. Co tam dalej? Sezam, no to jeżeli takie szczegóły, o których żeśmy wcześniej... Halo? Słychać mnie, tak? Jeżeli takie szczegóły, o których żeśmy rozmawiali, mają wpływ, no to cóż, na ten sezon to już w ogóle, prawda? Nie ma czegoś... Ogólnie chcę wam pokazać, że nie ma czegoś takiego jak roślina, prawda? Jak majeranek. Jest majeranek w jakimś miejscu, w jakimś czasie, rosnący, jakiejś odmiany, jakoś wysuszony. Także tych czynników jest troszeczkę tak, jakbyśmy chcieli... O, dobrym przykładem chyba jest wino. Prawda? No nikt nie powie, że wino to jest wino, albo że mięso to jest mięso, prawda? Czy miód to jest miód. Mamy różnego rodzaju gatunki miodów, prawda? Więc to jaki jest gatunek, to jaki jest uprawiany, to jak jest wyprodukowany, no ma wpływ na to, co potem państwo odczuwacie, prawda? Więc z ziołami jest absolutnie dokładnie tak samo. I teraz... Ja bym może chciał jeszcze, żebyśmy, wiem, że już mało czasu jest, ale zapamiętajmy sobie coś takiego, co nam umyka bardzo często, mianowicie chemotyp. Wiecie, co to jest chemotyp zioła? Albo w ogóle słowo chemotyp. To się mówi czasami o tym jako rasa chemiczna, ale my sobie nie zdajemy o tym sprawy, ale jest to rzecz wręcz fundamentalna. Cokolwiek byśmy nie stosowali, cokolwiek byśmy nie badali, cokolwiek byśmy nie używali, warto sobie zapamiętać, czy jest coś takiego jak chemiotyp. I teraz co to jest? Otóż, co to jest? Już mówię. Taki przykład z życia wzięty. Parę lat temu z takim doktorem od nas z Uniwersytetu Przyrodniczego pojechaliśmy na hałdę do Szklar pod Wrocławiem. Szklary, jak się jedzie na Kłodzko, nie wiem, czy kojarzycie, dawna huta, taka hałda pochodnicza, żeśmy sobie badali tam macierzankę tymianek. Akurat skład olejków eterycznych. I dlaczego o tym mówię? Bo zbieraliśmy w jednym czasie, w jednym momencie z jednego obszaru poszczególne egzemplarze i destylowaliśmy. Tak? Czyli mamy jeden czas, jeden moment, wszystko jest to samo. Dla botanika to były te same egzemplarze, tak? Ta sama roślina. I okiem botanika cztery te same rośliny w jednym momencie, w jednym czasie zebrane. Okiem chemika, słuchajcie, to co tutaj widać, te dziwne wykresiki, to są, można powiedzieć, takie zwizualizowane składy chemiczne. Zobaczcie, jeden miał taki skład, drugi taki, trzeci taki, czy już nie wdając się w szczegóły, prawda, no ale tutaj jest jeden był linalolowy, cytralowy, tymolowy i tak dalej, czyli co to w ogóle znaczy? No, mamy bardzo częste zjawisko, które mówi o, to jest tak zwizualizowana chemiotypia, czyli występowanie ras chemicznych. To znaczy można powiedzieć, dla botanika to są te same egzemplarze, a dla nas, dla chemików, dla osób, które zajmują się analityką, dla was, dla zielarzy, no skoro mają różny skład, to mają też pewnie różne właściwości, prawda? Więc innymi słowy, ta chemotypia jest takim problemem, które pokazuje, że no, najpierw sprawdźmy, czy w obrębie między ziołami nie ma jakiejś zmienności, a dopiero potem jakby spróbujmy jakieś wnioski wyciągnąć, bo my sobie nie zdajemy często sprawy, ale to, że mamy na przykład, niech będzie już ten rumianek albo koper włoski zbierany z różnych regionów i ten skład jest niby różny, to bardzo często nie wynika to z takiego zróżnicowania geograficznego, tylko wynika to ze zróżnicowania chemotypowego. Czyli w Polsce, gdybyśmy to zrobili, gdybyśmy ten posadzili odpowiednie chemotypy, to też efekt byłby podobny, prawda? Tutaj różne kultywary bazylii, no to jest chyba dosyć takie jasne, prawda? Też państwo, jak sadzicie bazylię, to też o tym, że sadzicie różne kultywary, to jest jasne i ten aromat jest chyba wyczuwalny przez każdego, to już nie wdaje się w szczegóły. O, to jest bardzo fajna rzecz, tutaj siedzący pan profesor pamięta temat, mianowicie mieliśmy wystandaryzowany
estragon, tak? Estragon z firmy Swedeponik, prawda? Czyli można powiedzieć nic bardziej powtarzalnego, prawda? Znaczy nic mniej powtarzalnego. Mamy takie świeże zioła w doniczkach, kojarzycie? W supermarketach, no, jak się kupuje, więc to tutaj można powiedzieć, no cóż, no, fantastyczna standaryzacja. Jeden producent, jedna szklarnia, jeden rodzaj produkcji, ale tutaj mamy jedną partię o takim składzie, drugą partię o takim składzie, prawda? Więc jedno i drugie jest estragon, prawda? Przecież wiemy, że estragole i pochodne estragolu to są te substancje, aktywne. I tutaj takie, no już na koniec, bardzo ciekawe moim zdaniem zwizualizowane historie pod tytułem po wysuszeniu, tak, mamy świeżą bazylię tutaj na dole, wysuszoną, po wysuszeniu ten skład w ogóle jest kompletnie inny, prawda, czyli znowuż mamy zioło, no to czy to jest zioło świeże, czy to jest wysuszone, to potem ma absolutnie przełożenie na jego jakość. I chyba nie ma tutaj kogokolwiek, kto ma świeżą bazylię i wysuszoną, kto z zamkniętymi oczami nie wyczuje tej różnicy, czy z każdą inną taką aromatyczną przyprawą, prawda? No bo no, nie powiecie mi, że nie odróżnicie świeżego od wysuszonego majeranku. No, no, nie da się nie odróżnić, prawda? Tak jak się nie da nie odróżnić mandarynki od pomarańczy, prawda? Więc to są takie łatwe z wizualizacji przykłady dotyczące związków takich lotnych, aromatycznych, ale w tej pozostałej puli związków aktywnych tam znajdujących się historia jest dosyć podobna. O, tutaj, tak, wiem, że już czas minął tutaj. Tutaj mamy ładnie zwizualizowane. O, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego nasza roślina pachnie i gdzie ona ma te olejki eteryczne, czyli te składniki aktywne, tutaj akurat mamy szałwie. Tak ładnie zwizualizowane bąbelki, które pokazują właśnie, że naprawdę no, suszenie jak najbardziej może wpłynąć na ich destrukcję i potem degradację. Tak już tytułem naprawdę zakończenia wiem, że pani tutaj nerwowo spogląda na zegarek, ale już kończę. Słuchajcie. Wracając do meritum, to trochę to wygląda tak, że znowuż to logo z Ignozy, mamy troszeczkę taką, jest to duża loteria. Ten brak standaryzacji powoduje, że powinniśmy bardziej opierać się na wynikach sprzed nawet setek lat, mówię tutaj, nawiązuję do tych starszych farmakopei, bo liczba przypadków, liczba osób, które stosowały dane zioło i ich takie subiektywne odczucia są czasami ważniejsze od takiej naszej chemiczno-biologicznej standaryzacji i to jest dosyć ważne. I tak może na koniec zawsze pokazuję taki slajd. Nie, ale to już nie mamy czasu, tak, ale widzę, że... Już mówię. Co do suszonych ziół, to tak, jeżeli mamy, załóżmy, niech będzie to majeranek, dobra? Bo to jest taki spektakularny przykład, prawda? Więc jak mamy, idziemy sobie do jednego z większych sieci supermarketów, kupujemy jakiś taki półkilogramowy majeranek, to ja czasami nawet na zajęciach robię ze studentami takie ćwiczenie, że studenci kupują różne właśnie przyprawy z różnych takich źródeł, destylujemy i wizualnie wtedy widać na własne oczy, jaka jest ilość, prawda, czy jest dużo, czy jest mało. To czasami bywa tak, że mamy wręcz wyjałowiony materiał. Jeżeli jest, powiedzmy, ktoś tam wziął, szybko wysuszył całość olejku, poleciała w kosmos. A czasami jest tak, że powiedzmy mamy około 1-2% olejku eterycznego, prawda? Więc jakby, dlaczego ja tak tutaj nie odpowiadam wprost? Jeżeli mamy zły materiał, to jakbyśmy go nie przechowywali, to nic to nie da, prawda? No bo to on jest na dzień dobry. Co z tego, że fajnie przechowamy, jak on jest już taki niepełnowartościowy, prawda? Natomiast jak już mamy wartościowy materiał, to mamy znowuż dwa problemy. I znowuż tutaj jest kwestia tego, żebyśmy przechowali tak, żeby nam
nie spleśniał materiał, prawda? Kwestia tego, ile tam jest wody, czy tam jest na tyle mało wody, że mikroby nie zaczną tutaj nam rosnąć. Nie wiem, czy zauważyliście, czasami chodzicie na takie jakby festiwale, czy na takie jakby targi, gdzie sprzedają na dworze zioła opakowane w foliowe worki, szczególnie takie aromatyczne. I nie wiem, czy zauważyliście, to jest, warto się przyjrzeć, jak jest taki upalny dzień, zauważcie nawet, że ta woda, przecież to jest jakaś woda resztkowa, ona osadza się na opakowaniu, prawda? Nie wiem, czy zauważyliście taki fenomen, prawda? Pewnie część z was zauważyła. I to jest kwestia taka właśnie, że z jednej strony fajnie, żeby było szczelne, bo nic nie odparuje, a z drugiej strony, jak mamy zbyt szczelne, a te migracje wody są jakieś takie wewnątrz opakowania, no to jesteśmy narażeni na ten, na co? Na pleśń, prawda? Więc ja bym tutaj tak powiedział z rozsądkiem krótko. Znaczy, odpowiadając na pytanie, jak przechowywać, prawda, to im krócej, tym lepiej, czyli w zasadzie tak nie zostawiamy folii, prawda, nie zostawiamy tego na nie wiadomo jak dużo lat, ale przede wszystkim to jakby chemii nie oszukamy, przyrody nie oszukamy. Każde, ja bardzo lubię takie właśnie, papierowe mają tą wadę, że znowuż są łatwą barierą dla różnego rodzaju moli, prawda, w domu. Więc to jest, kurczę, może i fajnie, tylko niestety nie są taką barierą. Ja bardzo lubię właśnie takie, wręcz szklany słoik, tak. Szklany słoik, ale słowo krótko jest chyba najlepszą odpowiedzią w tym momencie. Dobrze, to słuchajcie, ja już wiem, że przekroczyłem kilkakrotnie czas i tutaj... W imieniu nas wszystkich chcieliśmy serdecznie panu profesorowi podziękować za interesujący wykład i tak jak pani zauważyła, ja też jako biolog zauważyłam za krótko, bo przyznaję się szczerze, ta bioróżnorodność pod względem chemicznym jest niezwykła. Szczerze powiedziawszy, wiadomo, że zioła należy zbierać o różnych porach i to zawsze było wyrażone, ale na przykład te chemiotypy, przyznaję się szczerze, że mnie bardzo zainteresowały i chętnie więcej bym posłuchała. O tych olejkach eterycznych też jest ciekawe, tym bardziej, że tak naprawdę, znowu, które z leków galenowych tak naprawdę najwięcej wartości zachowują najdłużej i tak wiele byśmy słuchali. W każdym bądź razie bardzo, bardzo dziękujemy za... Bardzo dziękuję państwu i kontynuujemy Hildegardę, tak? Bardzo dziękujemy za bardzo interesujący wykład.